Tomek Ćwiek, witajcie. Zapraszam na ostatni w tym roku RS News. Prezydent Polski Andrzej Duda, przyjaciele, rodzina, koledzy po fachu oraz około 1000 mieszkańców pożegnało dzisiaj Łukasza Urbana. W Baniach pod Gryfinem odbył się pogrzeb kierowcy zamordowanego podczas zamachu terrorystycznego w Berlinie. Przyjechaliśmy tutaj wszyscy tymi autami, które stoją. Przyjechaliśmy po to, żeby oddać hołd i pożegnać ostatni raz kolegę. To taka forma nasza oddania mu czci i powiedzenia cześć. Łukaszowi Urbanowi hołd oddali też kierowcy ciężarówek. Oprócz tego, że w uroczystościach pogrzebowych wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Polskiego Trackera, to w południe na minutę zatrzymali ciężarówki i trąbili w całym kraju. Ma być bardziej komfortowo dla przedsiębiorców i ładniej dla klientów. Ryneczek w szczecińskim Dąbiu przejdzie remont. Dzisiaj dokumenty w tej sprawie handlowcy podpisali z firmą budowlaną, która przeprowadzi pracę. Do czerwca przy ulicy Dziennikarskiej ma już nie być obdrapanych pawilonów i nierównych chodników. Mają być za to nowe alejki i stragany. Koszt prac to 1,5 miliona złotych. Na tę kwotę złożyło się 10 kupców najemców. 150 osób niepełnosprawnych znajdzie pracę w Goleniowie. W parku przemysłowym powstanie zakład aktywności zawodowej. Będzie tam pralnia i kuchnia przygotowująca posiłki dla pracowników firm działających w parku. Zatrudnienie znajdzie co 10 niepełnosprawny mieszkaniec powiatu goleniowskiego. Zakład ma być gotowy w 2019 roku. Jego budowa będzie kosztowała prawie 20 milionów złotych. Multimedialne zagadki, tańce i piosenki na zakończenie 2016 roku. Dzieci ze Szczecina wzięły udział w imprezie Z nami od Sylwestra cały rok jest ekstra. W zabawie w szczecińskiej agencji artystycznej wzięły udział dzieci od 3 do 7 lat. Jak to na Sylwestrze bywa, nie obyło się bez noworocznych życzeń, a wśród nich, by w 2017 roku było dużo dobrej zabawy. Dorośli też lubią dobrą zabawę, ale coraz częściej zamiast domówki czy balu w lokalu wybierają wyjazd do Pragi, Amsterdamu albo Wiednia. Właśnie te miasta to tegoroczny hit w szczecińskich biurach podróży. Ceny za dwudniowy wyjazd autokarem zaczynają się od 250 zł. Najczęściej w planie jest przywitanie Nowego Roku podczas miejskiego Sylwestra na głównych placach miast. A jeśli bawicie się w domu czy na prywatce, to bądźcie z nami. Od 17 w sobotę polecamy sylwestrową domówkę z Radiem Szczecin. Tak, kończymy ostatni w tym roku RS News. W imieniu całego zespołu życzymy udanej zabawy i do zobaczenia za rok.